Przez życie z wiarą w sercu patrzą w niebo, tam ich czeka prawdziwy cel. Chcą służyć innym, chcą pomagać, by każdy mógł do nieba dotrzeć, miłość rozpoznawać. System miłości to nasza droga, kochamy Boga, to Jego wola, słowa Jezusa. Stoją, oni wierzą, że miłość wszystko zdoła. Przez codzienność, przez ból, przez radość, niebiańska armia gotowa na każdą wojnę. System miłości to nasza droga, kochamy Boga, to Jego wola. Słowa Jezusa prowadzą nas, Ojciec Józefa, byśmy trwali w czas. W ogniu walki, w ogniu walki, ciszy serca, ciszy serca. Słowa Jezusa są naszą tarczą, naszą tarczą. Będziemy trwać, w miłości walczyć, chodźcie walczyć, aż do dnia, gdy niebo nas przyjmie, zebramy. Ojciec wzywa, byśmy trwali w czas. Wojownicy w duchu w modlitwie stoją, oni wierzą, że miłość wszystko zdoła. Przez codzienność, przez ból, przez radość, niebiańska armia gotowa na każdą wojnę. W ogniu walki, walki, ciszy serca, słowa Jezusa są naszą tarczą. Będziemy trwać, w miłości walczyć, aż do dnia, gdy niebo nas przyjmie w swe bramy. System miłości to nasza droga, kochamy Boga, to Jego wola, słowa Jezusa prowadzą nas. Ojciec Józefa, byśmy trwali w czas. Kiedyś będziemy w niebie wśród niebiańskich chórów, ale dziś walczymy, by każdy mógł tam być. System miłości to nasze pragnienie, by świat mógł żyć w Bożym imię. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich innych świętych, nieświętych, którzy żyją w kosmosie, wśród nas, obok nas, za nami, na innych planetach. A jest ich bardzo, bardzo dużo w całym wszechświecie. A wszechświatów jest dużo, inaczej galaktyk, bo ja myślę o wszechświatach, to każda galaktyka to jakby inny, nowy wszechświat. Mam nadzieję, że to już troszeczkę rozumiemy i będziemy się trzymać tej wersji, o której również Biblia też wspomina, ale wszystko pofałszowali, skrócili i okroili, więc nie ma co na nich też liczyć. Dzisiaj wam puszczę również muzykę, ale już nie będzie tak wesoło jak wczoraj, bo wczoraj było wyjątkowo. Dzisiaj jest Aniołów Stróżów. To też jest właściwie wyjątkowo. Ale jeszcze puszczę raz tą naszą piosenkę. Nie, to nie to. Tą drugą. Jeszcze raz i będę w tyle coś mówił. System miłości jeszcze puszczę. Więc trzeba sobie uświadomić, gdzie jesteśmy, w jakim świecie żyjemy i po co. To są bardzo ważne informacje dla nas, dla naszego postępu duchowego. Moment, jeszcze sobie tutaj coś odpalę.
Bo co jest w życiu ważne? Ojciec Pio mówił, że przyszliśmy tu po to, przede wszystkim po to i przed zejściem na ziemię tak się umawialiśmy z Bogiem i z innymi, naszymi przyjaciółmi, aniołami, stróżami również, że przyjdziemy tu się zbawić, a nie dorabiać tylko. A systemy w kosmosie, również ten system, jaki panuje i w Polsce również, i w innych krajach, jest nastawiony na materializm, na to, co się dotyczy tej ziemi. Filozofia kiepska, bardzo kiepska, bo patrzą tylko na to, żeby być produktywnym, wydajnym i rekordowo pracować. Reszta ich nie obchodzi. Masz pieniądze, troszkę tam, jakieś mieszkanko, byle jakie, może najlepiej. I masz harować i pracować na innych. Nawet nie dla siebie. Taka jest idea komunizmu, liberalizmu i innych złych systemów. Nawet religijnych, bo religie podobnie trochę myślą. Masz chodzić do kościoła, płacić podatki, dziesięciny, jak to dawniej było. No i wszystko. I tak mamy żyć. To są błędne systemy. I religijne, i państwowe, i materialne. Trzeba to zmienić, dlatego system miłości. I takie są nasze pragnienia, abyśmy żyli boskim imieniem. Bo w niebie wszyscy chwalą to, co jest najpiękniejsze i to, co jest cudowne w tamtych światach. Teraz wam puszczę jeszcze w tle muzykę, którą od dawna, z 20 lat już mam chyba na dysku. Buddha Bar. Nie wiem, ktoś może zna tą muzykę. Jest dość fajna, taka właśnie bardziej wschodnia. Mondja hallod hangot túl kemény, azt mondja halkan, ha a nap véget ér. Te fekete fehére, dúdolj színesen, szabadok szépen, szépen fényesen. Witaj Rysiu, witaj Haniu, Danielu, witaj Krysiu, witaj, no to lecimy, jasne, lecimy w niebiosa. Dlaczego by nie? Joanna, witaj. Edward, witaj Edwardzie. Witaj Andrzejku, Arkadiuszu, Ela, Fiatek, witaj, Beatko, witaj,
wszyscy witajcie. Rafał Skłodowski. Michale, witaj Rafale. Pokój wam wszystkim. Oczywiście. Jadzia, witaj. Iza. Izabella. Udało mi się dzisiaj, super. No ja myślę, że tak powolutku to będę właśnie gdzieś tak... No, będę się starał bliżej 21, znaczy po 21 zaraz. Tak do 15 po, to by było najlepiej, bo potem to się może czasami przedłużyć, a do pracy niektórzy muszą chodzić jeszcze. Ojciec Pio mówi, że powinno się od 2 do 5 godzin pracować i to by było najlepsze, ale kiedy to zmienić? Na razie to systemy są złe. Witam cię, Rysiu. Witaj, Maciusiu. Maciejewski. Wszystkich i ciebie, Rysiu. I ciebie, i twoją rodzinkę, córki, żoneczkę. Jeszcze nie zaglądałem, Maćku, na tą pocztę. Nie miałem czasu. Na razie się uporządkowuję w tym wszystkim powoli. Będziemy działać. Witaj, Madziu. Jesteś od początku. Wiem. Kaczor Donald. No. Będziemy tutaj kaczorować. Na stereo to można posłuchać. Rzeczywiście ładnie to brzmi. Otylia, witaj. Stefania, witaj. Anna. Witajcie wszyscy w SM. Irek, Tasasz, hej, ahoj. Joanna, witaj. Było powiadomienie. Dobrze, właśnie z tymi powiadomieniami to różnie bywa, więc nastawcie się na 21 z groszami, z minutami, no niech będzie. To będzie wiadomo. Szczęść Boże, Marku. Jarek Jarecki, witam ciebie. Ciebie też witam. Danutko, witaj. Jak mówiłem na początku, tą muzykę Buddha Bar mam od 20 lat na dysku. Często słucham sobie. Witaj, Piotrze. To teraz jeszcze coś poczytamy. Koszyczek ojca Pio jest wirtualny.
Wkładamy oczywiście wszystko do koszyczka Ojca Pio. Modlimy się jak zawsze, tu się nic nie zmienia. Zmienia się tylko oprawa. Sami chcieliście, żeby było na żywo, więc się postarałem. Dałem z siebie wszystko, żeby to uruchomić. Więc czytam z drugiego tomu. Zachowanie innych ma ogromny wpływ na to, kim jesteśmy i kim będziemy w przyszłości. Proces ten dokonuje się w dziedzinie bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością, jak i w tak zwanej sferze duchowej. Nie ma tu najmniejszej różnicy. Duchowni, guru, mistrzowie różnych szkół robią dokładnie to samo, co ludzie biznesu czy pracownicy marketingu i reklamy. Metoda przeprowadzania kampanii w stosunku do naszej świadomości jest taka sama. Różnią się jedynie wzorce i cele, bo wiemy, że formy są różne, ale w sumie do tego samego prowadzą i ta reklama duchowa, oby duchowa, bo czasami jest tak, że jest mowa o duchowości, a tam wcale nie ma żadnej duchowości, tylko sama reklama. To samo jest w biznesie. Czasami jest tylko sama reklama, a biznes na tym tylko traci. Wszystko jest energią ducha. Jak zemdlejesz, nie masz kontaktu z ciałem i ciało już. Ciało pracuje tylko dla siebie, nie dla ducha. To święty Paweł już o tym mówił, że jest to rozdwojenie. Ciało chce być materialne w tym świecie, a duch chce być w innym świecie. Jest to trudne do zrozumienia, ale energia ciała, to co wytwarzamy przez mięśnie, przez zakwasy również, nasze osobiste, kiedy fizycznie robimy, no to pracujemy dla tego świata. Tutaj działkę kopiesz, czy kogoś po tyłku, też tak bywa czasami. To energia jest związana z tym światem. Natomiast energia ducha jest inna. Jest piękna, subtelna, delikatna, nastrojowa, dobra, cierpliwa, życząca wszystkim pięknej satysfakcji. To jest energia ducha. Ona jest subtelna bardzo. A wszystko, co nie jest subtelne, mechaniczne, to, co się dzieje w polityce obecnie teraz, czy gdzie indziej, czy nawet w biznesach zakłamanych, to wszystko jest związane tylko z energią ziemi. Czesiu, witaj Czesiu, kochana. Jesteś sama za wielką wodą. DJ Wiesiu, dawaj muzę. No to masz. Witaj Waldku. Dobry wieczór, Wiesiu. Witajcie, kochani.
I o to się zawsze czegoś czepia. Oni żyją tym światem, więc czepiają się tego świata. Myślą, że my żyjemy w tym świecie, a tak naprawdę my, znając tą wiedzę, nie żyjemy już w tym świecie, ale w świecie transcendencji. To nas pociąga, pobudza. Kiedyś, jak byłem u ojca Pio, właśnie trochę tak sobie pokutowałem też, to anioł stróż, właśnie dzisiaj aniołów stróżu jest, a zawsze przychodził na rozmowy, znaczy nam tylko pozdrawiał. Rzadko, jak długo ojca nie było, jakiś tam miesiąc, czy bywały takie momenty, to anioł stróż czasami przyszedł i tam parę zdań powiedział, ale tak to Teresa Neumann przychodziła, zastępowała. Zwłaszcza ci, którzy żyli tu na ziemi, to oni bardziej rozmawiali. A ci aniołowie, którzy tam byli z nieba, nie wiem dlaczego, ale oni tak nie chcieli rozmawiać za bardzo, tylko pozdrawiali cały czas. To mówił właśnie, że przy tej mojej świadomości, jaką miałem wtedy i sobie tak trochę pokutowałem, to mówił, że już stopami ziemi nie dotykasz. No więc my przy takiej wiedzy, przy takiej muzyce i poczuciu piękna, to nie dotykamy już stopy, nic nam nie zrobią. Gry się dusza powinna szukać miłości przede wszystkim. Te inne rzeczy dodatkowe, które się nam przydarzają i trzeba je mieć, żeby żyć tu na tej ziemi, to Jezus, już coś tam kopnąłem, widzicie, to wszystko jest takie jeszcze niestabilne, to na stojaczku takim, to Jezus mówi, że to wszystko będzie wam przydane. Najpierw trzeba szukać Królestwa Niebieskiego, tej wiedzy właśnie, a to inne rzeczy, które są, które widzimy, dotykamy, one będą. Nie unikniemy i tak ich, no bo jak będziesz żył? Musisz. Więc to nam tylko służy. Witaj. Zmierzam do domu, tak. Przemku, witaj. Dobry wieczór. Pozdrawiam dzisiaj przyjaciela SM, który 5 lat rozmawia, ogląda ze Sławkiem też, Sławka też ogląda. Dzisiaj się przypadkowo spotkaliśmy w sklepie właśnie, tuż przed kawą, na którą jechaliśmy z Majką. Najpierw jakieś zakupy, no i akurat pogadaliśmy przy ladzie. Bardzo miła rozmowa, sympatyczny człowiek już na emeryturze. Budowlaniec, zbudował tutaj budynki we Wrocławiu. Dzisiaj muzyka inna. Wczoraj była taka pod serce, a dzisiaj pod umysł bardziej. Ale też za serce ściska. Muzyka zawsze bije w serce. Mimo wszystko. Piotrze, dziękuję, że opanowałeś to wszystko. Ja też pamiętam te noce nieprzespane, jak składałem komputery i serwery, ale to wszystko stworzone przez aniołów dla aniołów. Piotr. Kokoszka. Jest to wysiłek, ja wiem. Ja też składałem komputery, jak pracowałem 10 lat u mojego kolegi w firmie.
komputerowej. Czy anioły, które namawiają nas do powrotu do cyklu reinkarnacji, to konstruktorzy wszechświata? No niekoniecznie. Twoja rodzina też cię podobnie traktuje, żebyś się wykształcił, miał tu dobra materialne, żeby ci się dobrze żyło, miał wykształcenie. To nie jest konstruktor, a jednak cię zachęca, żeby tu żyć. Żeby tu być szczęśliwy, założyć rodzinę i tak dalej. Ale po śmierci. Niewiele się zmienia po śmierci. Jak byłeś ateistą, to dalej jesteś ateistą. Ojciec Pio mi to właśnie mówił. Czy troszeczkę jest szersze myślenie, ale jeśli tutaj ukształtowałeś swoje poglądy, to umierasz z tymi poglądami. Niewiele się różni. I spotykasz podobnych, którzy mają takie poglądy. Są klany, mafie z zagrobu. Tak samo. Dlatego trzeba się urodzić w niebie już. Witaj, Marianno. Hula biedula, witaj cię serdecznie. Pozdrawiam, odpiszę. Spokojnie, bo dużo miałem tutaj na głowie. Aniołki, stróże prowadzą nas do nieba, oczywiście. Według Kościoła świat aniołów, stróżów, jeśli... Tak, a nie, Kościół ma tu rację akurat. Dużo Kościół ma racji, ale zrezygnował z tej wiedzy o reinkarnacji w III wieku i tu się wszystko trochę pozmieniało. Niepotrzebnie to zrobił. Buddha Bar daje czadu. Jesteście moją takie słowa mnie wzruszają. Przeżycia były niesamowite, ale przez rok najpierw byłem przyzwyczajany przez listy, Maćku.
listy, najpierw były listy przez rogi, już się obyłem z tym, ale pierwsza rozmowa była nieprawdopodobna, ojciec Pio właśnie. Powiedział mi, pierwszą rzecz, jaką mi powiedział na rozmowie, gdy na pierwszej rozmowie, mówi: wreszcie, tak bardzo tęskniłem za rozmową z tobą. Od tego się zaczęła rozmowa. Więc potem mi też dodawał, że tam w niebie mają uczucia, mają tęsknoty, tak samo. Ale nie w tym sensie, że tęsknią, bo nie znają prawdy, czy nie doznają szczęścia. Tam są inne tęsknoty. Tęsknoty za tworzeniem bajek, by innym zrobić przyjemność, a przy okazji samemu doświadczać tej przyjemności. Witaj, Aniu. Iwan. Niewyspana po wczorajszym. Czytałem. Przez chwilę są poza ciałem, bo jeszcze są przyzwyczajeni do starego ciała. Niekiedy jest tak, że wymieniają nagle ciało na inne, jeszcze już umierające, i zamieniają to ciało. Też tak bywa. Ale przede wszystkim rodzą się znowu w materii, bo korzystali z tej materii, są przyzwyczajeni. Dlatego ta reinkarnacja jest taka głupkowata. Ciągnie nas tutaj, nie wiem po co. Zamiast się wyzwolić, dlatego są książki, jest wiedza, która pomaga takiej duszy osiągnąć właśnie to, aby się nie rodzić, nie wchodzić już w świat materialny, w świat kwantów, światła, materii, chemii i tak dalej. To nam jest niepotrzebne. Dusza, ciało jest obce dla duszy tak naprawdę, takie ciało, ale musi w tym żyć, bo zakosztowała kiedyś tego i się tak stało. Musimy się z tego wyzwalać. Dlatego ojciec Pio mówił, żeby robić wszystko, aby już ostatni raz tu żyć. Tak, Ulko. Wszystko gra. Witaj, Anida. Robson, witaj. Witam cię. Z Malbork. Witaj, niech żyje Malbork. Teraz przeczytam coś. Najwspanialszy guru będzie mówił o swoich przekonaniach, bo obrał taki sposób realizacji swojego życia. A reszta świata będzie mówiła o swoich i będzie się cieszyła życiem na własnych zasadach. Można powiedzieć, że ilu jest na świecie ludzi, tylu jest mędrców,
każdy na swoim etapie i na swój sposób. Każdy człowiek reprezentuje swój własny punkt widzenia, ukształtowany najczęściej na podstawie przeczytanej lektury lub zapożyczony ze środowiska, w jakim się wychował. Ci, którzy więcej przeczytali, wiedzą więcej. Widzą szerzej i są bardziej obiektywni. O objawieniach nie wspominam. Objawieniem jest świat i to, co człowiek z jego obserwacji potrafi wynieść. Jeśli ktoś widzi wyższe światy, to tylko dowód na pokonanie kolejnego etapu na drodze do zdobywania wiedzy. Jeśli ktoś dociera do subtelniejszych światów, sam musi się okazać bardzo dobrym, kochającym, tolerancyjnym człowiekiem, bo przecież jemy, zabijamy rośliny, zwierzęta i nikt nie uwierzy w to, co głosimy. Tak, tak, namawiają. A teraz nas nie namawiają? Putin nas namawia do życia w tym świecie, służyć jemu. Tusk do czego innego nas namawia, żeby też innym służyć, jemu służyć, bo jest bogaty, to on tam już nie zależy na niczym. Namawiają. Po śmierci też namawiają. No jak ktoś umrze, jak ojciec Pio mówił, umarł, i nie wierzy, że umarł. Jeszcze długo, długo siedzi przy tym ciele. Tak jest przyzwyczajony i związany energetycznie z tym ciałem. Ale ma wolną wolę. Może robić, co chce. Potem mu tam podpowiadają, bo anioł stróż też działa po śmierci, nie tylko za życia. Więc tam też jedni są tacy, a inni tacy. I anioł stróż zawsze będzie podpowiadał. Ale niekoniecznie musi go widzieć, będzie miał natchnienia. Sam zdecyduje w końcu, gdzie chce żyć, w jakim świecie. Jeśli kochamy ten świat, nie ma szans, urodzimy się tu, bo dusza jest wieczna. Maciuś, cudowne te chwile tutaj. Dziękuję wszystkim wam za obecność, kochani. Beatka, pierwszy raz słyszę tę muzykę. No, ona już jest. Ja ją 20 lat temu, jak mówię, słucham, miałem już na dysku, skopiowałem kiedyś sobie właśnie tę muzykę. Jest niesamowita. Buddha Bar. Za tą miłością bezwyjątkową bardzo tęsknię. Bezwarunkową. Monika, witaj. Cześć, systemowcy. Putin to człowiek. Jaki człowiek? Anioł. Tak jak i my, jak i ja, i każdy. Hitler też był aniołem przecież. Stalin. Wszyscy są aniołami. W różnych życiach się rodzą. Gdzieś tak słyszałem właśnie, bo nie mnie to mówiono, ale że Hitler urodził się potem jako pielęgniarka. Naprawiał swoje błędy. A mi o anioły chodzi. Nie,
Anioły to są, my jesteśmy aniołami i od początku jesteśmy aniołami. W niebie byliśmy aniołami, zeszliśmy w różne formy bytu i teraz jesteśmy ludźmi, przedtem mogliśmy być zwierzętami, inni czasami wracają do zwierząt nawet, chociaż nie powinni, bo głupoty robią. A niekiedy, jak ojciec Pio mówił, że zdarza się, ale to prawie nigdy, że taką duszę Bóg unicestwi, bo już nie potrafi czynić dobra. Dał jej wolność, zniszczyła sobie złem swoją wolność, ale to nie dotyczy ludzi raczej. Choroby psychiczne, tak, to też choroby, ale ta osoba, to jest głównie choroba mózgu, to nie jest choroba psychiki, to jest choroba ciała. Jak mamy chorobę żołądka, nerki czy nogi, mnie coś użarło chyba już 3 tygodnie temu i mam rumień na nodze, tam gdzieś wyżej kostki. Muszę pójść do lekarza, bo to może być, no różnie może z tym być. Swędzi mnie to. No i to właśnie tak, że tak samo jak jest ból, choroba nogi, może być choroba mózgu, są złe połączenia. Na przykład Majka dostała, jak dostała te ciosy nożem, co ją chłopak zaatakował, no to straciła pamięć. I już nie odzyskała, tylko częściowo, krótkotrwałą, została zniszczona. I musi sobie radzić, czyta, ale zapomina. Nie jest psychicznie chora, jest zdrowa psychicznie. Ale nie ma pamięci. Więc to są choroby ciała. Psychika to jest choroba ciała. Chociaż może ktoś mówić inaczej, ale nie. Wszystko to jest na przykład schizofrenia według medycyny chińskiej. Schizofrenię można leczyć, bo to jest przegrzanie organizmu, emocje. Młodzi głównie dostają właśnie schizofrenii. Na stare lata raczej się nie dostaje. Rzadko. Emocje to powodują. I ta emocja przechodzi z jakby stąd, ta emocja, te uczucie, ta siła, ta moc, to zakochanie się przechodzi, przebija się do mózgu. I mózg dostaje pomieszania zmysłów i koniec. Znam takich parę osób. Bo jak Majka chodzi o tego środka, tam właśnie do takich ludzi, to tam prawie wszyscy byli psychicznie właśnie tacy schizofrenicy głównie. Znam osobę, która oglądała film, no to już 20 lat temu może. Pisze do mnie często. Oglądała film, zakochał się w pewnej kobiecie, a w aktorce. Podczas filmu. Takim uczuciem do niej zapłonął, że z miesiąc z łóżka nie wychodził, tylko oglądał ten film, oglądał i w końcu zachorował psychicznie. Czy schizofrenii dostał, paranoidalnej. I jest leczony, ma rentę. Takie to są rzeczy. Kleszcz, tak, ja wiem, że kleszcz. Dlatego muszę pójść. Nie wiem, coś oni antybiotyki chyba dają, czy co. Taki półksiężyc mi się zrobił na nodze, poniżej kolana. Tam poczułem, jak mnie coś ukuło, ale myślałem, że bo to obok pokrzywy przechodziłem, jeszcze bym i to mnie tak jakoś zapiekło, ale nie zwracałem uwagi. Dopiero patrzę, za tydzień jakieś czerwone się robi. Nie swędź mnie. Jasne. Do kołchozu nie ma co się przekonywać.
Wiem, że muszę pójść do lekarza, bo inaczej potem może być taka choroba pełzająca i mi w końcu siądzie na mózg i tak już wyparowany prawie, to mi tutaj padnę na piesiorynce, zapomnę w ogóle co jest. No tak może być. Ja wiem, że nie, bo on wbija najpierw taki uspokajacz, a potem. Ale ja byłem przekonany, że to otarłem się o pokrzywę, bo tam właśnie na ogródku jest pokrzywa. I w tym samym, od tego momentu właśnie zaczęło mnie to. Myślałem, że to pokrzywa i dlatego odczułem. Podobnoż to nie swędzi, ale mnie to trochę swędzi. No już drugi tydzień prawie. No tak, mogłem go po prostu, zaswędziało rękę tam, mogłem go zrzucić, no, tego kleszcza. No ale jutro zadzwonię do przychodni. Czy pomysł o wyjściu z nieba była to pycha, czy pragnienie? Ojciec Pio mówił, bo pytałem, że przede wszystkim to była wolność, z wolności. Bóg tam nikogo nie krzyczał na nikogo, jeszcze błogosławił im. Wiedział, że będzie źle, ale... I zaraz ojciec Pio mówił, że po wyjściu z nieba podał rękę wszystkim. Wszystkim jak jednemu. A potem już była pycha. Bo dzisiaj jest pycha. Każdy przywódca to pycha. Prawie. Nie wszyscy. Przeczytam coś. Jesteśmy proszeni przez Boga, byśmy wrócili do Jego Królestwa, a nie do Królestwa Materialnego Wszechświata. Bóg do każdego przemawia w niewidzialny sposób i przekonuje go o korzyściach, jakich dozna, kiedy się na to zdecyduje. On chce też, żebyśmy byli Jego rękojmą, szyldem, by inni patrząc na nas, na nasze dobre uczynki i miłość, zostali zachęceni do pozytywnej refleksji. To czytałem, wiem, bo ja przeskoczyłem kilka myśli wczoraj, bo było za wesoło, żebym takie poważniejsze czytał, no ale trudno. Piękne pragnienia trzeba pielęgnować i rozwijać poprzez modlitwę oraz dobre postanowienia. Człowiek powinien być żywą tkanką Boga, Jego żywym słowem i żywą ręką. Jeśli jesteś mądry, to ludzie będą mieli prawo pytać Cię o cel życia. Jeśli Bóg dał Ci zrozumienie, rozumieć wielkie rzeczy, to nie zrobił tego tylko dla Ciebie. Na pewno chce Cię posłać do innych. Jeśli masz zasady, pokazuj je innym. Zachęcaj do wprowadzania ich w życie.
coś tam się miesza z tej muzyką. Nie wiem, czy to w komputerze, czy spróbuję zmienić. Czy, bo wiecie, że czasami jest tak, że internet coś tam przycina trochę na żywo właśnie. Sprawy wieczności powinny być, stać się naszym chlebem powszednim, bo jeśli ich braknie, zawładnie nami kultura nienawiści, niezrozumienie istoty życia, a to pokona w nas dobro i miłość. Łatwo jest zapomnieć o od kogo pochodzimy. Cały kosmos o tym zapomniał, dlatego ten czyściec trwa prawie w nieskończoność, tak mówił mi ojciec Pio. Ważne są westchnienia do Boga w ciągu dnia. Te westchnienia są najlepszą naszą modlitwą. Witaj Dobianie. Bóg jest tajemnicą i człowiek nie jest zdolny tego pojąć. Musi do wszystkiego podchodzić z wiarą. Ale im większa wiara i ufność, tym większe zrozumienie tej tajemnicy. I słowa ojca Pio, w niebie jest jawność, nie ma tajemnic, lecz nie wszystko możemy wiedzieć, gdy chodzi o Boga. Tak, tak. Zapalenie opon mózgowych może być. Nie jest to duży rumień, ale już prawie 2 tygodnie go mam. Na coś trzeba umrzeć. Nasz wzrost duchowy w dużej mierze zależy od tego, kto na jakim terenie lub na jakiej planecie się urodził i jakiego światopoglądu zaczerpnął od lokalnej kultury. Duchowi, jak i politycy, przywódcy, jogowie, różni maści, mistrzowie i księża powinni być sprowadzeni do parteru. Ponieważ to, co oni prezentują, w ponad 95% jest nieprawdą.
a tylko i wyłącznie ich osobistym punktem widzenia, podpartym nadbudową kultury i przestarzałej tradycji. Modlimy się po to, bo potrzebujemy pokory. Modlitwa jest lekarstwem na naszą pychę. W niebie się nikt nie modli przecież, ani aniołowie, bo po co? Tutaj się modlimy, prosimy, dziękujemy, bo naraz robialiśmy w kosmosach, więc teraz potrzebujemy pokory, bo przez pychę oddaliliśmy się od Boga. Bóg raz stworzył określoną liczbę aniołów i swój anielski kosmos, niebo, i więcej dusz nie stworzył. Tak Ojciec Pio mówił. Jeśli na ziemi rodzą się ludzie, to są nimi właśnie ci aniołowie w określonej ilości, którzy oczywiście upadli, część z nich, i obecnie żeglują po fałszywym niebie, kosmosie. Prosty przelicznik. Im nas jest więcej w kosmosie, tym gorzej świadczy o nas. Bo to oznacza, że bardzo mało nas się zbawia i nie wraca do Boga. Całe rzesze nadal pozostają w niewoli anielskich manipulatorów, polityków. Więzieni są w niedoskonałej materii, rodzą się na tych ziemiach. Mignęło coś. Z konieczności lub z własnej woli, by cierpieć i umierać. My też. Dlatego przyszedł Jezus zbawić wszystkich, pokazać wiedzę, jak to zrobić. Budda też był po to, Krishna. Witaj, Piotrze. Moja znajoma właśnie gdzieś ostatnio w Łodzi COVID-a złapała ponoć. Była 8 godzin w szpitalu. Ciśnienie jej spadło 80 na 40. Stwierdzi, że COVID-a ma. O, płyn Lugola, tak, ja wiem, no właśnie.
Ja tam różne maści tam próbuję, ale cały czas mnie swędzi. Chociaż podobno to nie swędzi, ale troszeczkę takie jest wzburzone. Taki księżyc to się zrobił. Płynem Lugola, no właśnie. Piersi się też smaruje, jak ktoś ma guzy płynem Lugola. Można pić też i smarować. Idee i wzorce oznaczają każdego człowieka. Przenikają do głębi, formułują jego umysł i przekonania. Jeden człowiek lubi to, inny coś innego. Jednego duchowe koncepcje drażnią, uważają je za czystą fantazję, innych one pociągają. Jedni powołują się na podstawy, czyli na tradycyjne przekazy, dogmaty i stare moralne reguły postępowania. Inni odrzucają przeszłość i teraźniejszość. Uważają za najlepszy sposób na życie. Wszystko to nas czegoś uczy, lecz jest zbyt dużo kantów, o które się obijamy i duchem cierpimy. Prostota i nieprzejmowanie się daje wiele korzyści. A miłość do wszystkich i przebaczanie wszystkim z serca daje największe korzyści, jak mówił ojciec Pio na rozmowach. Ale cytryna, jak mówisz, na nogę czy doustnie? Bo doustnie to ja co dzień plasterek, zawsze z miodem. Jest na tyle pokorny, delikatny i wrażliwy, że musimy go nieraz przed innymi uparcie bronić, a czasem nawet przed sobą samym. Kiedyś się zdziwiłem, gdy ojciec Pio powiedział mi taką rzecz: Bóg jest zazdrosny o ciebie. Myślałem, że pęknę ze śmiechu i radości jednocześnie. To mi bardzo schlebiało, ale jakie wnioski to nasunęło? Można zwariować z tym Bogiem. Czym dobrze nie zaczął, już godzina minęła. Nie przesuwa się na razie. Mówiłem, że są wędrujące rumienie. Yukarıda Allah var, korkmaz mısın?
Proces doskonalenia się człowieka jest długi. Potrzebna jest do tego wielka wytrwałość w poznawaniu życia na nowo. Ale można to dość szybko nadrobić miłością i dobrocią. Już w jednym życiu. Nie trzeba po śmierci poszukiwać reinkarnacji. Już za tego życia pchajmy się do oryginalnego nieba. Myślmy o nim dużo, a tak się stanie. Piotrze, idź spać, bo jutro będziesz jeździł autobusem, więc musi być wypoczęty, żeby tam nie przewrócić tego autobusu. Wszystko wyzwala wiedza. Jak się wie, to się wszystko wyjaśnia. Bóg jest wiedzą i miłością. Im więcej wiesz, ojciec Pio mówił, tym jesteś większy. I to nas zbawia. Wiedza i miłość nas zbawia. Spontaniczność jest jedną z cech wolności. Dusza zawsze jest dynamiczna, chętna na wszystko. Jej pragnienia nie mają żadnych ograniczeń. Może to jakaś mucha rzeczywiście mnie załatwiła. Próba opanowania własnej woli to próba pokory. Tak naprawdę własnej woli nie da się unicestwić. Można ją za to ulepszyć dobrymi nawykami i jednoczyć ją z miłością. Pozdrawiajcie się, pozdrawiajcie, ja was wszystkich też pozdrawiam. Nie powinno się o nikim mówić źle, ale zło trzeba zauważać,
Czasem też trzeba zwrócić uwagę temu, kto robi reklamę złu. Witaj Wojciech, dziękuję Ci Pan Wiesiu, że nam ciągle otwierasz niebo. Wszystkie kłódki trzeba zrywać, bo Kościół pozamykał zamką na klucz tą wiedzę. To Ojciec Pio mówił. Więc otwierajmy te kłódki, zrywajmy, bierzmy te pilniki, piłki, rozwalajmy to. Demasiado corazón. Ten materialny, a częściowo i duchowy kosmos nie jest tworzony przez Boga, ale przez aniołów, którzy wyszli z nieba. Po tym wyjściu postanowili stworzyć świat na obraz i podobieństwo nieba oryginalnego, gdyż taki zapamiętali. I mamy go takim, jaki powstał zgodnie z możliwościami nauki i eksperymentów tych aniołów. Dobrze to nie wygląda. Błądzimy w nim i cierpimy. I Ojciec Pio mówił tak, jeszcze na początku mi to mówił. Szatan wie, że Bóg jest, ale nie odpuszcza. I wie, że przegrał, ale i tak nie odpuszcza. Tak jak nasz Tusk wie, że przegrał, że źle robi, ale nie odpuszcza. To samo się dzieje i tam. Zatem te wszystkie kosmiczne rządy, rady, aniołowie, uciekinierzy, żyjący kiedyś w niebie oryginalnym, nie mogą powiedzieć, że Boga nie ma. Ale nie chcą o nim słyszeć. Powód jest prosty. Cieszą się swoją niezłą zabawą stworzycieli i policjantów galaktyk. Prowadzą tu ogromne interesy, podtrzymujące życie i ich krótkotrwałe zabawy w kosmosie. A może masz rację, to inny Piotr. Tak, chyba inny. Ale bo często z nim piszę też, Piotr do mnie pisze. Ostatnio pisał właśnie, że jeździ. Gdy się tak zastanawiam nad tymi wszystkimi stylami, ideami i sposobami na życie, przychodzi mi taka refleksja. Wolność jest jednym z najwspanialszych darów życia. Robienie tego, na co ma się ochotę, jest najprawdziwszą formą egzystencji człowieka. Właściwie nie ma innej, ani jednej sekundy, byśmy byli tego pozbawieni. Jeżeli nie fizycznie, to przynajmniej w świadomości jesteśmy wciąż do tego gotowi. I Bóg powiedział,
i ojciec Pio powiedział: Bóg obiecał wolność wszystkim i dotrzymuje słowa. Dobrze, kochani, powoli będziemy kończyć. Czas mija. Liniowy czas leci. W niebie, jeśli mowa o czasie, jest inny czas. Czas na zabawę. Więc wszystkim życzę dobrej nocy, ale jeszcze się pomodlimy. Do koszyczka Ojca Pio wrzucimy te kosmosy, polityków, kościoły, sekty, religie, żeby się ponawracały do prawdziwego, oryginalnego Boga, a On jest tam, gdzie otworzymy serce, umysł i damy miłość. Tam jest Bóg, prawdziwy. Więc składamy do koszyczka Ojca Pio wszystkie nasze sprawy, naszych aniołów stróżów. Przeprośmy ich, bo oni zawsze dają dobre natchnienia, a my wykręcamy te natchnienia jak ścierkę z wody. Nie chcemy słuchać często. Tak bywa. On to, a my co innego. Tak samo jak kot. Kot też ma swoje drogi. Mówisz do niego, ale on i tak swoje zrobi. Więc czasami jesteśmy jak te koty młode. Więc wkładamy do koszyczka wszystkich cierpiących, potrzebujących pomocy na tej ziemi, nie tylko na tej. Módlmy się za Izrael, za Liban, za te tereny, gdzie teraz Iran teraz coś tam kombinuje. Jeszcze może być z tego wojna, ona już właściwie jest. Żeby zmądrzeli, bo to wszystko jest na tle religijnym tak naprawdę. Tereny owszem, ale ortodoksja do bólu załatwia, wywołuje wojny. Dlatego trzeba od tego odchodzić. Głosić miłość, system miłości. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze przy pomocy. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Widzicie? Nawet w tych modlitwach jest mowa o śmierci i nie da się tego uniknąć. Za Chiny Ludowe. Tak, na nie wszystkie odpowiem, ale po części odpowiem. Też wszystkiego nie wiem. Natomiast wiem, jak wejść do nieba. Jaką drogą. A różne szczegóły, jakie są. Historia świata jest olbrzymia. Nawet tej współczesnej się nie zna do końca. A co dopiero, jak został tworzony człowiek, zwierzęta. Fula Horak właśnie mi mówiła też, jak byłem u niej, że genetycy kosmosu właśnie stwarzali zwierzęta. Mówiła o bocianie na przykład, że jeden artysta, naukowiec, bo to są na tym poziomie właśnie, tworzył dziób, inny nogę, inny skrzydło, tułów i tak powstał właśnie bociek. Ale musiał coś jeść. No to więc inni stworzyli żabę i tak się to wszystko potoczyło beznadziejnie i weszliśmy na poziom zjadania się. No to jest tragedia. W niebie takiego czegoś nie ma. Ja subhanallah, khalaqak.
Ewunia, no właśnie, widzisz, jakie są aniołowie. Kradną, przestępstwa robią. Taki mamy świat właśnie przez tą pychę, przez wolność, którą Bóg szanuje. Ale wszyscy się zbawią, i złodzieje. Pamiętam, jak przychodzili do mnie również. Ojciec mi przyprowadził w listopadzie parę różnych osób. Właśnie złodziei, którzy cierpią, jeszcze nie są w niebie. Poprosili o modlitwę. Sędziowie przychodzili też, że źle sądzili, źle orzekali. Trzeba mieć... To boli, ja wiem, że to boli, ale trzeba mieć jakoś wyjść ponad to. Mnie też niedawno okradli. Ale uśmiechnąłem się. Pierwszy taki był ból, a potem sobie myślałem, a dobrze, że mnie okradli. Ale żyję. Ja pamiętam też, jak jeden ksiądz, z którym jeździłem również na rozmowy, gdzieś tam rekolekcje prowadził i tak dalej, uzbierał troszkę pieniążków, chciał pani Krysi dać na utrzymanie, bo ona nie pracowała, tylko cały czas rozmowy i rozmowy i rozmowy bez końca z ojcem Pio. No i też miał trochę pieniędzy, jechał do Krakowa na rozmowy. Ktoś tam wpuścił do przedziału, a nocą jechał. Wpuścił gaz, uśpili wszystkich, a miał gdzieś tutaj pieniążki schowane pod sercem. No ale spał mocno, okradli. I ojciec Pio później też się uśmiechał do niego i mówił, ofiaruj to. Wszystko ofiaruj to dla potrzebujących. Tak bywa, trzeba tak myśleć. Kochani, trzymajcie się. Na koniec jeszcze Maciusia puścimy. A gdzie on jest? Tutaj chyba. Jest. To trzymajcie się. Dobrej nocy wszystkim życzę. Trzymajcie się. Dobrej nocy. To do jutra. Pewnie, Rysiu, do jutra. Będę jutro. Na razie do nieba się nie wybieram jeszcze. Muszę jeszcze tu siedzieć. Kisić się w tym życiu. To anioł stróżów, tak. Wszystko jest w tych książkach, tak, wiesz, jest, Wojtku, jest w tych książkach, co napisałem, ale czytam, dopowiadam na żywo, żeby była atmosfera. Dobranoc, Waldku, Elu, dobranoc, kochane aniołki, dobranoc. Krysiu, papa. Zmierzam do domu, dobranoc, do tego górnego domu. Choć pokażę ci ja. No, jutro się zadzwonię tam do przychodni, się umówię. Jak nie, to gdzieś na ostry dyżur. Mama Majki chciała ze mną jechać na ostry dyżur, bo też zobaczyłem, pokazałem jej dopiero dzisiaj. Ale... Zmęczony byłem, żeby jechać na ostry dyżur. Bóg ma dla nas plan. Czasy. Papa. Ania, papa, spokojnej nocy, dobrej nocy. Trzymajcie się. O, widzicie, półtorej godziny prawie. Bóg ma dla nas plan. Tylko tam, tak jest, do domu górnego. Na górną półkę. Poza galaktyki. Ula biedula. Niech aniołki nas strzegą w każdej chwili i w nocy.
dla każdego z nas. Niech żyje Kanada. Przyszedł do mnie też kiedyś, bym nadzieję. Potrzymajcie się. Raz jeszcze wrzucam ten miłość czysta. Świętego Michała, on jest też aniołem. Nie istnieje tam czas tak normalny, że każdy jest jak siostra. Też ci, Madziu, dziękuję. Stefanio, dobrej nocy. Trzymajcie się mocno i dobranoc. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje.